byśmy przyszli teraz do... bo nie uda nam się o wszystkich Twoich książkach powiedzieć związanych z Miłoszem, ale tu leży świeżutki, pachnący tom wierszy Miłosza, wzbogaconych o zdjęcia tych obiektów, tych fragmentów pejzażu, które w tych wierszach występują. I dla nas, którzy znamy te wiersze bez tej dokumentacji fotograficznej, no one się trochę zmieniły, bo jednak dzięki filmom, dzięki telewizji, no uczestniczymy w różnych miejscach, w różnych zdarzeniach, wchłaniamy te pejzaże, niemniej jednak jak się czyta tekst poetycki, to się trochę inaczej to odtwarza. Dla mnie zawsze, to nie dotyczy tylko poezji, ale dotyczy literatury, zawsze było ciekawe zobaczyć miejsca, o których pisze pisarz. Być w tych miejscach, prawda? Poczuć tą atmosferę. No a jeżeli bierzemy poezję Miłosza i pojawiają się nazwy, które dla nas mało co znaczą, bo oczywiście są nazwy, które mają pewien symboliczny sens, na przykład tam Wilno, czy Berger, czy Kraków, czy Warszawa, prawda? Ale jego rozmaite drogi, prawda, bo nad Lemanem na przykład, czy inne, to kusiło mnie, żeby te wiersze opatrzyć jakimś takim komentarzem fotograficznym, który byłby nie tylko ilustracją, może nawet bym powiedział, że nie ilustracją, bo się nie da poezji ilustrować, ale który by był, tak jak to napisałem we wstępie do tej książki, jakby spotkaniem się dwóch tych momentów widzenia, prawda? On uchwycił, zwłaszcza, że to jest jakby istotą jego poezji, żeby uchwycić ten umykający o chwilę istnienia, zapisać ją, utrwalić. I utrwalić też chwilę widzenia tego samego, nie wiem, widoku, miasta, ulicy, na własną rękę, żeby odpowiedzieć jakby na tą chwilę widzenia jego własną chwilą widzenia. Żeby powstał taki dialog właśnie tych chwil widzenia. No i ten album, który zawdzięczam wydawcy Morz, właśnie temu służy. Także, że można go czytać właśnie nie jako tylko taką ilustracyjną, jakby ilustrację do wierszy, prawda, ale właśnie jako taki właśnie dialog chwil zobaczenia. Zresztą myślę, że ten jest bardzo znamienny, ten fragment, który uznałem za dobre motto, to lepiej powie to, co ja tutaj nieudolnie próbuję streścić. Tak zwane widoki ziemi, ale mało ich. Wyruszyłeś i nie jesteś nasycony. Wiosenne tańce trwają, a nie ma tancerza. Naprawdę może ciebie tam nigdy nie było. Duch czysty i wzgardliwie obojętny chciałeś widzieć, smakować, doznać i nic więcej. Dla żadnych ludzkich celów. Ty byłeś przechodzień, który używa rąk i nóg i oczu, jak astrofizyk świetlistych ekranów. Świadomy, że co pozna, już dawno minęło. No właśnie, bo właśnie to są te ulotne chwile, prawda? I ci fotografowie nawet, którzy tutaj ilustrują tą książkę, też zapisywali takie ulotne chwile, prawda? Ktoś robił zdjęcie, czy takie zdjęcie na przykład jak Ford Pornik, prawda? Stare zdjęcia, czy ktoś robił zdjęcie Berkeley Campus, z którym byłem i to wszystkie te budzi moje sentymentalne wzruszenia, bo przypominam sobie, tu jest administracyjny budynek, tu jest wejście do uniwersytetu, prawda? Czy Paryż Sekwana. Ten statek kiedyś w jakimś momencie płynął po Sekwanie. Bo my nie patrzymy, często patrzymy tak estetycznie, prawda? Jak to jest skomponowane, jak to jest słowo i tak dalej. Ale właśnie Miłosz niesłychanie na to nie wyczuwił. Patrząc też na malarstwo, że przecież ten takiej serii serii tych opisów obrazów, prawda? Że ta kobieta tam była zobaczona przez niego w tej czerwonej sukni, ta jedna,
tym momencie, prawda? Oczywiście ona służy jako element kompozycji, całości, jakiś tam kontrapunkt kolorystyczny, ale ona była, on ją zobaczył, on ją zapisał. Jej już nie ma, prawda? No to jest taka, zaczyna się chyba od tego zająca, którego... Tak, oczywiście, tak, naturalnie. Jest Żarówy tam jedno zamyślenie, prawda? Spotkanie, tak, to jest jeden z takich wierszy, które on zresztą bardzo też lubię. No i z tego właśnie, z tego takiego, z tej potrzeby zanotowania tych właśnie różnych widzeń, ale też z potrzeby właśnie przybliżenia tych miejsc ta książka powstała, no bo Podpornik właściwie, no to mało komu coś mówi, prawda? Czy Pornik, czy jakieś inne miejsca. No, oczywiście są miejsca, które dużo mówią, ale są też takie, które mało mówią i myślałem o tym, żeby naturalnie to nie wyczerpuje wszystkich tych miejsc, które by można, książka by musiała powstać 3 razy grubsza i z fotografiami znacznie bardziej różnorodnymi, no ale przynajmniej, żeby dać tak jakby smak tego właśnie, tej swoistości. Znaczy, że to jest, jak powiedziałem, dla mnie to jest najbardziej zasadnicza właściwość poezji Miłosza właśnie, to chwytanie ulatujących momentów, tak jak nasz, prawda? On się nie powtórzy. No, nawet gdybyśmy się spotkali jutro i rozmawiali na ten temat sam, to już było coś zupełnie innego, prawda? I to, że z Państwem tu jestem, prawda? Nawet gdybyśmy jeszcze to spotkanie przełożyli na jutro czy na popołudnie, to już byłoby coś innego, prawda? Za każdym razem jest inne. I właśnie to jest ta wrażliwość, wrażliwienie właśnie na to, że trzeba zatrzymać to. Miłosz miał to poczucie tego znikania ludzi, państw, cywilizacji i jakąś taką dwie kobiety z ulicy Baczty gdzieś w Wilnie, dwie panie drużyny. On zachował to nazwisko. Ono nic na nazwisku, ale on przynajmniej zostawił ślad ich istnienia. Prawda?